mroku historii. Chyba każdy słyszał legendę o okrutnej hrabinie, która pragnąc zachować wieczną młodość, kąpała się we krwi młodych dziewic. Cechować ją miała zarówno niespotykana uroda, jak i wielki sadyzm. Jako seryjna morderczyni miała zamordować nawet 650 młodych dziewcząt. Węgierska księżna na trwałe zapisała się na kartach historii jako jedna z najkrwawszych kobiet Europy. Jaka jest prawda o Elżbiecie Batory? Czy rzeczywiście dopuściła się wszystkich czynów, o które ją oskarżono? A może stała się tylko ofiarą politycznej intrygi? Wyrafinowanego spisku, który jej chciwa rodzina uknęła wspólnie z zadłużonym królem i Habsburgami? Prawda o jej życiu wydaje się być znacznie ciekawsza niż legenda, którą hrabina po sobie zostawiła. Elżbieta Batory. Krwawa hrabina. Część pierwsza. Jednym z najpotężniejszych europejskich rodów przełomu XVI i XVII wieku była bez wątpienia dynastia Batory z Siedmiogrodu. Jej początki sięgają XIII wieku. Wywodziła się od węgierskiej szlachty, której członkowie otrzymali za swoje zasługi posiadłości w pobliżu miasta Nyírbátor w północno-wschodnich Węgrzech. Wkrótce nazwa tych dóbr stała się ich nazwiskiem rodowym. Jak każda wielka dynastia, ta również potrzebowała legendy mówiącej o jej początkach. Do naszych czasów przetrwała opowieść o Hunie Gutkelcie, który w nierównej walce pokonał smoka. Dzięki temu zasłużył on sobie na przydomek Bator, czyli dzielny. Z głównej linii wyłoniło się kilka gałęzi rodu. Dwie największe nosiły nazwy Szomiu i Eczet. Przedstawicielem tego pierwszego był Stefan Batory, który w roku 1576 został polskim królem. Jego siostra Anna poślubiła swojego dalekiego kuzyna z linii Eczet, pastora Jerzego. Pierwszym ich dzieckiem był Stefan, po nim na świat przyszła Elżbieta. Jej rodzice nie mieli jeszcze wtedy pojęcia, że ich ukochana córka w przyszłości stanie się częścią jednej z najmroczniejszych europejskich legend. Elżbieta Batory przyszła na świat 7 sierpnia 1560 roku w rodzinnym majątku Nyírbátor, stanowiącym część regionu Eczet. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie i młodości. Na temat życia Elżbiety narosło tyle legend, że dziś trudno zweryfikować, co jest prawdą, a co wymysłem. Opierając się na zachowanych opisach, można mieć jednak pewność, że od dziecka cechowała ją wielka uroda i duża inteligencja. Bardzo szybko nauczyła się łaciny i języka niemieckiego. Tyle wiadomo na pewno. Reszta jej młodzieńczej biografii skrywa się w mroku mitów i legend. Jednak dzięki zachowanym źródłom oraz pracom węgierskich historyków można zweryfikować choć niektóre z nich. Elżbieta od najmłodszych lat uchodziła za osobę skłonną do napadów gniewu i ataków furii. Z czasem miało się to przerodzić w jej legendarny sadyzm. Zachowanie takie próbowano tłumaczyć jako objawy choroby psychicznej. Wynikać miała ona z powodu wad genetycznych, powstałych wskutek kazirodczych związków zawieranych wewnątrz dynastii. Dziś można jednak całkowicie odrzucić ten argument. Mimo wspólnych przodków, linie Eczet i Szomiu są oddalone od siebie o 7 pokoleń. Od ostatniego wspólnego krewnego dzieli je różnica ponad 200 lat. Odrzucając fakty złych genów odziedziczonych po przodkach, należy pamiętać, że w tamtych czasach dzieciństwo nie należało do rzeczy łatwych i przyjemnych. Dookoła czaili się wrogowie, a nad własnym ludem trzeba było panować silną ręką. W takich warunkach charakter dzieci kształtowały trudy codziennego życia. Elżbieta od najmłodszych lat musiała być świadkiem wielu drastycznych scen, które pozostawiły w jej psychice trwały ślad.
Jednym z takich epizodów mógł być przypadek z roku 1566. Miejscowy cygan został wtedy oskarżony o kradzież kilkorga dzieci i sprzedanie ich w niewolę Turkom. Nie wiadomo, czy faktycznie był winny. Szybko został jednak za takiego uznany i publicznie stracony. Elżbieta miała być świadkiem, jak pobitego do nieprzytomności mężczyznę żywcem zaszyto w brzuchu martwego konia. Kilka lat później dowiedziała się, że jej kuzyn, książę Siedmiogrodu, brutalnie stłumił chłopskie powstanie. Za bunt skazał 54 osoby. Wszystkim winnym obcięto uszy i nosy. Takie wydarzenia na pewno uzmysłowiły nastoletniej hrabinie okrutną prawdę. Aby w przyszłości mogła skutecznie rządzić, musi być twardą i bezlitosną władczynią. W roku 1573 jej rodzina postanowiła zwiększyć swoje wpływy i majątek. W tym celu doprowadziła do małżeństwa Elżbiety z członkiem bogatej i wpływowej rodziny Nadaszti. Jeszcze w tym samym roku ogłoszono zaręczyny z 18-letnim Franciszkiem, spadkobiercą swojego rodu. Połączenie tych dwóch rodzin sprawiało, że Batorowie skupiliby w swoich rękach dobra nie tylko w Siedmiogrodzie, ale i znaczną część kraju będącego pod panowaniem wrogiej im dynastii Habsburgów. Tuż po ogłoszeniu zaręczyn, wrogowie Batorych zaczęli rozpowszechniać kłamliwe plotki na temat panny młodej. Mówiono, że Elżbieta urodziła chłopca, będącego owocem jej romansu z wiejskim parobkiem. Rodzice Elżbiety mieli w tajemnicy pozbyć się dziecka i ukryć ten fakt przed rodziną pana młodego. Gdyby faktycznie tak było, Elżbieta musiałaby urodzić najpóźniej w wieku 12 lat. W takich okolicznościach nieletnia matka prawdopodobnie trafiłaby w tajemnicy do klasztoru. Zaoszczędziłoby to rodzinie wielkiego wstydu, jakim byłaby ciąża młodej hrabiny z wiejskim chłopcem. Poza tym jest mało prawdopodobne, że bardzo religijni rodzice Elżbiety dopuściliby do popełnienia przez ich córkę grzechu nieczystości, zwłaszcza przed jej ślubem, który tak długo planowali. Nie mówiąc już o tym, że Batorowie nie pozwalali swoim dzieciom na bliski kontakt z ich rówieśnikami z niższego stanu. Rozpowszechniając takie plotki, Habsburgowie mieli nadzieję, że połączenie dwóch tak potężnych węgierskich rodów nie dojdzie do skutku. Nie udało im się jednak temu zapobiec. Huczny ślub odbył się 2 lata później, 8 maja 1575 roku we Wranowie, w dzisiejszej wschodniej Słowacji. Elżbieta i Franciszek zamieszkali w zamku Szarwar, należącym do rodziny Nadaszti. Młodzi od samego początku przypadli sobie do gustu, a ich małżeństwo uchodziło za wyjątkowo udane. Elżbieta w prezencie ślubnym otrzymała liczne dobra oraz zamek w pobliżu węgierskiej wsi Czejte w Karpatach Zachodnich. Obecnie wieś ta leży w granicach Słowacji. I to właśnie jej słowacka nazwa Czachtice mocniej zakorzeniła się w legendzie o krwawej hrabinie niż jej węgierski odpowiednik. Warownia została wtedy przekształcona w znacznie większe gotyckie zamczysko. Elżbieta nigdy nie polubiła tego miejsca i bywała tam niezwykle rzadko. Z prostej przyczyny. Zamek był zbyt skromnie urządzony. Poza tym w jego wnętrzach panował nieprzyjemny chłód. Z tego powodu nie nadawał się do zamieszkania, zwłaszcza w okresach zimowych. W Szarwar Elżbiecie doskwierała samotność. Franciszek nie mógł poświęcać swojej pięknej żonie zbyt wiele chwil. Większość swojego czasu spędzał na bitewnych polach, walcząc z Turkami. Podczas jego nieobecności Elżbieta zabijała nudę, podróżując i odwiedzając krewnych. Często gościła w Wiedniu u swojej ciotki. Klara Batory słynęła z wystawnego życia oraz licznych balów organizowanych z rozmachem. W każdym z nich udział brało nie mniej niż 1000 osób. Według znanej legendy to właśnie ciotka Klara miała wprowadzić Elżbietę w świat wyuzdanych biesiad i niekończących się orgii. Tymczasem zachowane źródła zdają się tego nie potwierdzać. Nie ma nawet najmniejszych dowodów na to, że takie orgie w ogóle miały miejsce. Stali goście Klary pisali listy i prowadzili pamiętniki. Dokumenty te zachowały się do naszych czasów.
Zawierają wiele szczegółów na temat przepychu, ubioru służby, jadłospisu, a nawet koloru sukni, które nosiła Klara. Nie wspominają jednak o jakichkolwiek ekscesach, do których miało dochodzić na dworze Klary w Wiedniu. Sądząc po liczbie gości, których ciotka Elżbiety przyjmowała, wydaje się to dziwne, że nikt nie zwróciłby na to uwagi. Czy mogli celowo pominąć w swoich prywatnych listach i pamiętnikach temat orgii? Wydaje się to mało prawdopodobne. Korespondencja gości zawiera wiele krytycznych uwag na temat Klary. Obecni w Wiedniu goście, w tym jej kuzyni, otwarcie potępiali rozwiązłość oraz homoseksualne upodobania Klary. Nie wspomnieli jednak ani słowem o jakichkolwiek ekscesach czy orgiach. Należy przypuszczać, że gdyby faktycznie miały miejsce, znalazłyby swoje odbicie w zapiskach. Tym bardziej, że według legendy o gorszących balach Klary plotkowano w całym Wiedniu. Małżeństwo Elżbiety i Franciszka uchodziło za bardzo udane i zgodne. Tworzyli zwykłą i typową rodzinę szlachecką tamtych czasów. Para nie przejawiała żadnych sadystycznych skłonności. Elżbieta bardzo kochała swojego męża i aktywnie wspierała go w jego misji obrony kraju przed wrogimi Turkami. Potwierdzają to listy, które małżonkowie wysyłali do siebie podczas ich rozłąki. Hrabina zapewniała w nich męża o swojej miłości i oddaniu. Dzieliła się z nim troskami codziennego życia. Ubolewała nad słabym zdrowiem ich dzieci. Skarżyła się na dłużników, którzy zwlekali ze spłatą długów. Każdy list kończyła wzmianką, że modli się o niego kilka razy dziennie. Odpowiedzi Franciszka utrzymane były w bardzo podobnym tonie. Dodatkowo zawierały obowiązkowe wzmianki o Turkach zabitych ku chwale Boga i Węgier. Franciszek w swoim zamku pojawiał się rzadko. I to tylko podczas przerw pomiędzy kolejnymi bitwami. Dlatego też pierwsze dziecko urodziło się dopiero po 10 latach małżeństwa. W roku 1585 na świat przyszła ich córka Anna. Panuje opinia, że małżonkowie doczekali się 4 dzieci. Jednak źródła węgierskie utrzymują, że dzieci urodziło się 6. Po Annie na świat przyszli kolejno: Katarzyna, Paweł, Andrzej, Mikołaj oraz Urszula. W tym czasie Elżbieta w imieniu swojego nieobecnego męża nadzorowała cały majątek oraz rozstrzygała spory miejscowej ludności. Zajmowała się również edukowaniem młodych szlachcianek, które licznie trafiały na jej dwór. Bogate rodziny chętnie oddawały swoje córki pod jej opiekę. Według legend hrabina miała się dopuszczać wobec nich aktów sadyzmu i tortur. Nie jest to jednak prawdą. Choć ówczesne wychowanie dopuszczało stosowanie kar cielesnych, jednak w interesie samej Elżbiety leżało właśnie to, aby nie przesadzała ona w swojej surowości. Rodzice płacili Elżbiecie za przygotowanie swoich córek do życia i przyszłego małżeństwa. Gdyby na zamku hrabiny cokolwiek złego działo się dziewczętom, magnackie rodziny szybko przestałyby posyłać do niej córki na wychowanie. Zamiast tego wybierano by inne pobliskie dwory. Tymczasem z dokumentów wiadomo, że z każdym rokiem liczba posyłanych do Elżbiety szlachcianek wzrastała. Nie oznacza to jednak, że wśród służby nie dochodziło do śmierci. Choroby i wypadki zdarzały się wszędzie, zwłaszcza wśród przedstawicieli najniższej klasy społecznej. Ciężka fizyczna praca zawsze wiązała się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Nie istnieją jednak żadne źródła mówiące, że na zamku Elżbiety do podobnych przypadków dochodziło częściej niż na innych zamkach. Na początku 1604 roku nad głową Elżbiety Batory pojawiły się czarne chmury. 4 stycznia zmarł Franciszek Nadaszdi. Za oficjalną przyczynę śmierci uznano rany odniesione podczas bitwy stoczonej kilkanaście dni wcześniej. Miejscowy lud długo jednak plotkował, że do jego zgonu przyczyniła się sama Elżbieta lub ktoś z jej bliskiego otoczenia. Mówiono, że Franciszek został otruty tuż po swoim powrocie do zamku. Ta hipoteza wydaje się być jednak czystym wymysłem. Ostatni list Elżbiety do męża przepełniony był wielkim uczuciem oraz troską o jego zdrowie, które od pewnego czasu podupadało.
Poza tym hrabina doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że na śmierci męża to właśnie ona straci najwięcej. Zostając sama, narażona była na jeszcze większe ataki wrogich jej rodzinie Habsburgów. Nowe światło na przyczynę zgonu Franciszka rzucili kilka lat temu historycy z Budapesztu. Odnalezione przez nich dokumenty jednoznacznie wskazują, że na miesiąc przed jego śmiercią zaczęto go leczyć poprzez nacieranie rtęcią. Ta niebezpieczna substancja stosowana była wówczas jako środek na choroby weneryczne. Zdaniem badaczy Franciszek zachorował na syfilis, zwany dziś kiłą. Mąż Elżbiety miał się nabawić tej choroby podczas swoich wypraw wojennych. Cierpiąc z powodu rozłąki z żoną, pocieszenia szukał w ramionach wziętych do niewoli Turczynek. Kuracja maścią rtęciową trwała zwykle około 3 miesięcy i była niezwykle groźna dla zdrowia. Niewielu pacjentów dożywało jej końca. Wiele wskazuje więc na to, że węgierskiego bohatera nie zabili tureccy żołnierze, ale tureckie kobiety. Po uroczystym pogrzebie Franciszka, Elżbieta postanowiła przeprowadzić się na stałe do Czachtic w zachodnich Karpatach, na terenie dzisiejszej Słowacji. Znajdujący się tam zamek przebudowano tak, aby nadawał się do zamieszkania, także podczas mroźnych zim. Na polecenie Elżbiety zadbano również o nowy renesansowy wygląd oraz bogate wyposażenie. Wdowa została sama. Ogromny majątek, jakim dysponowała, kusił wszystkich. I wielu chciało ją tego majątku pozbawić. Przodowali w tym Habsburgowie, którzy widzieli w rodzie Batorych swoich najgroźniejszych politycznych przeciwników. Najwięcej do zyskania miał Maciej Habsburg, czyli późniejszy król Węgier, Maciej II. Kilka lat wcześniej zaciągnął on u męża Elżbiety ogromny dług. Dopóki żył Franciszek, spłata zadłużenia wciąż była odwlekana. Pochłonięty ciągłym wojowaniem, nie interesował się on zbytnio sprawami finansowymi. Po jego śmierci Elżbieta zaczęła się jednak głośno domagać spłaty ogromnego długu. I tu pojawił się problem. Maciej nie miał najmniejszego zamiaru niczego oddawać. Rok później Elżbieta przeżyła kolejną rodzinną tragedię. Zmarł jej jedyny brat Stefan. Nie zostawił on żadnych prawowitych spadkobierców, więc jego majątek został podzielony pomiędzy krewnych. Hrabina otrzymała jeden z najbardziej strategicznych punktów na granicy z Austrią. Zamek Deweń, wybudowany na potężnej skale u ujścia rzeki Morawy do Dunaju. Dziś jego ruiny znajdują się w granicach Bratysławy. Położenie twierdzy było idealne do przeprowadzenia potencjalnego ataku na Wiedeń. Habsburgowie doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Robili więc wszystko, aby nie dopuścić do przejęcia zamku przez Elżbietę. Hrabina nie zamierzała rezygnować ze swojej części spadku po zmarłym bracie. W roku 1606 umieściła tam swój oddział, mający ochraniać posiadłość. Reakcja jej przeciwników była natychmiastowa. Zarówno Habsburgowie, jak i mieszkańcy miasta Pożoń, czyli dzisiejszej Bratysławy, zaprotestowali. Zagrozili nawet wybuchem wojny. Król Węgier, Rudolf II Habsburg, starając się załagodzić spór, dał Elżbiecie ultimatum. Albo dobrowolnie sprzeda ona swój zamek, albo zostanie on zniszczony przez królewską armię. Hrabina, chcąc uniknąć otwartego konfliktu z królem, sprzedała zamek. Jednak nowy właściciel nigdy za niego nie zapłacił. Choć wrogowie otaczali ją ze wszystkich stron, Elżbieta starała się być silną i niezależną kobietą. Nie pozwalała sobie na żadne ustępstwo wobec nikogo, kto próbował ingerować w jej interesy lub życie prywatne. Odrzucała wszystkie propozycje matrymonialne, skierowane do niej przez rządnych jej majątku szlachciców. Elżbieta odmawiała, wysyłając im listy utrzymane w dość grzecznym, ale pogardliwym tonie. Niektórzy jej adoratorzy traktowali te odmowy wprost jako zniewagę. Do takich osób należał bez wątpienia niejaki Jerzy Banfi, szlachcic z Siedmiogrodu. Nie mogąc znieść takiego upokorzenia, zbrojnie zajął i okupował posiadłość hrabiny w pobliżu Lendawy, na terenie dzisiejszej Słowenii. Gdy tylko Elżbieta dowiedziała się o tym fakcie, napisała do niego kolejny list. Tym razem nie było już w nim miejsca na dyplomatyczną poprawność.
Na wstępie hrabina powitała Jerzego tradycyjnym zwrotem, aby Bóg dał mu zdrowie i szczęście. W tym miejscu skończył się grzeczny ton tego listu. Następne zdanie informowało adresata wprost, że dla własnego dobra powinien on przestać myśleć o poślubieniu jej. I to z prostego powodu. Jeśli miałaby ona kiedykolwiek wyjść za mąż za niego, to tylko po to, aby jeszcze tego samego dnia zostać wdową. W dalszej części szlachcic przeczytał, że jeśli nie opuści dobrowolnie jej posiadłości, straci nie tylko obie ręce, którymi dopuścił się kradzieży, ale i własną głowę. I to ona sama mu ją zetnie. Dodała również, że próba okupowania jej włości dowodzi jedynie, że jest on ubogi nie tylko w rozum, ale i w męskość. Elżbieta swój list zakończyła, informując szlachcica, że wkrótce przybędzie do Landawy. Jeśli zastanie tam wtedy Jerzego, boleśnie przekona się on, że w jej kobiecym ciele drzemie mężczyzna znacznie groźniejszy niż on sam. Słowa zawarte w liście osiągnęły zamierzony skutek. Jerzy Banfi opuścił Lendawę. Co więcej, zanim wyjechał, z własnej kieszeni pokrył koszty odbudowy zniszczeń powstałych podczas zbrojnego ataku i zajęcia posiadłości hrabiny Batory. Nie był to jednak koniec kłopotów pani z Czachtic. Nad jej głową zbierały się już znacznie ciemniejsze chmury. W roku 1606 panujący na Węgrzech Rudolf II Habsburg zaczął zdradzać objawy choroby psychicznej. Wykorzystał to jego brat Maciej, który uzyskał zgodę rodu na przejęcie tronu. 2 lata później oficjalnie koronował się na króla Węgier jako Maciej II. Mniej więcej w tym samym czasie księciem Siedmiogrodu został Gabriel Batory. Od początku nie krył on swoich planów zdobycia węgierskiej korony. O pomoc poprosił swoją kuzynkę, Elżbietę. Habsburgowie zdawali sobie sprawę, że sukces Gabriela zależał od postawy Elżbiety. Jej zamek w Czachticach był wówczas ważnym punktem strategicznym na mapie królestwa. Bogata i wpływowa hrabina była w stanie skutecznie wesprzeć swojego kuzyna w walce o tron. Gdyby Gabriel zdecydował się wysłać swoją armię przeciw Maciejowi II, Elżbieta w łatwy sposób mogłaby zapewnić mu bezpieczne przejście przez północne Węgry. Taki scenariusz byłby naruszeniem interesów panującej wówczas rodziny. Habsburgowie postanowili więc zrobić wszystko, żeby usunąć Elżbietę. Nie mogli pozwolić, aby w przyszłości stała się ona sojusznikiem Gabriela. Tym samym hrabina stała się pionkiem w niebezpiecznej grze, a także ofiarą politycznej strategii, polegającej na zapewnieniu Habsburgom kontroli nad Siedmiogrodem. Zadanie usunięcia hrabiny otrzymał możnowładca węgierski, Jerzy Turzo. Człowiek, który pod pretekstem ochrony interesów królestwa pragnął zrealizować swoje własne plany. Pod koniec 1609 roku 42-letni Jerzy Turzo został palatynem Węgier. Tytuł ten był odpowiednikiem polskiego wojewody i dawał Jerzemu niemal nieograniczoną władzę we własnym kraju. W marcu następnego roku Turzo zaangażował się w spisek Habsburgów, mający na celu wyeliminowanie księcia Siedmiogrodu, Gabriela Batorego. Co ciekawe, w tym samym czasie miało miejsce kilka wydarzeń, które ewidentnie były na rękę Habsburgom. Nieudany zamach na życie Gabriela Batorego w Siedmiogrodzie, uwięzienie Zygmunta Batorego w Pradze oraz aresztowanie i pokazowy proces Elżbiety na Węgrzech. We wszystkich tych wydarzeniach osobiście brał udział sam palatyn Turzo. Palatyn z wielkim zaangażowaniem zaczął wprowadzać w życie plan pozbawienia Elżbiety silnej pozycji. Miał przy tym swój osobisty powód. Pragnął przejąć jej majątek. Na początku XVII wieku majątki osób skazywanych za zbrodnie przejmował skarbiec królewski. Król Węgier, Maciej II, miał ogromny dług zaciągnięty u męża Elżbiety, więc w przypadku skazania hrabiny osiągnąłby 2 cele. Po pierwsze, przestałby być wiecznie upominanym dłużnikiem. Po drugie, zyskałby dostęp do ogromnego majątku skazanej zbrodniarki. Zmowa pomiędzy królem Maciejem II a palatynem dotyczyła podziału między nich wszystkich dóbr rodziny Batory. Jerzy Turzo miał otrzymać 1/4 majątku hrabiny.
Król obiecał mu również, że po skazaniu Elżbiety jej dzieci będą miały zapewnione środki finansowe niezbędne do dalszego życia. W Czachticach Elżbieta Batory nie cieszyła się dobrą opinią wśród miejscowego ludu. Węgierska hrabina traktowana była przez Słowaków jako przedstawiciel znienawidzonego okupanta. Wszystko, co węgierskie, było dla nich wrogie. Dodatkowo, wychowana w wierze kalwińskiej, była dla katolickiej ludności grzesznym heretykiem. Złego wizerunku Elżbiety nie mogło nic zmienić. Ani jej ogromna hojność dla miejscowego kościoła, ani fundowanie przez nią najróżniejszych dóbr dla mieszkańców Czachtic. Turzo postanowił skutecznie wykorzystać wrogość mieszkańców do węgierskiej hrabiny. Przez kilka tygodni spisywał zasłyszane od miejscowych wieśniaków plotki na temat hrabiny. W jego rękach stały się one dowodami jej winy. Późną nocą 29 grudnia 1610 roku Palatyn wtargnął do Czachtickiego zamku w asyście uzbrojonych strażników. Elżbieta Batory została natychmiast aresztowana i uwięziona. Razem z nią zatrzymano całą jej służbę. Turzo uczynił to niezgodnie z ówczesnym prawem, które zabraniało więzić szlachciców bez wyroku sądu. Co więcej, do samego aresztowania potrzebne były niepodważalne dowody winy. Te, na które powołał się Turzo, były mocno wątpliwe. Z czasem prawdziwy przebieg aresztowania, procesu oraz późniejszego uwięzienia hrabiny uległ ogromnemu zniekształceniu. Prawdę zastąpiła wyssana z palca legenda, powtarzana do dziś. Odpowiada za to jeden człowiek. Jezuicki mnich, który 120 lat później postanowił opisać życie Elżbiety Batory. I miał on swój własny cel w tym, aby przedstawić węgierską hrabinę w jak najgorszym świetle. Koniec części pierwszej. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. W mroku historii.